Na Stadion Narodowy. Dziękujemy Wam bardzo. Proszę Państwa, a my chcemy Państwu przedstawić naszych kolejnych gości. Kuba Perzyna, Gutek Szymański, Krzysztof Jurkowski. Dzień dobry. Oraz dwie deskorolki. Oraz dwie deskorolki. Nie bez powodu, bo mamy dziś Światowy Dzień Deskorolki. Panowie, po co mam taki dzień, proszę? No, chcemy pokazać, świętować, że jesteśmy, Ale widać Was wszędzie, gdzieś po prostu jesteście. Jest Was bardzo wielu, jesteście takim nieodłącznym elementem pejzażu miejskiego, chociaż wiem, że mało jest takich miejsc, gdzie możecie swobodnie uprawiać swój sport. Tak, dlatego między innymi fajnie, że jest takie święto, że możemy właśnie zwrócić uwagę, że są potrzebne takie miejsca, że jest nas dużo, że jeździmy, że to jest fajna zabawa i jest dużo imprez tego dnia, także wiele się dzieje. To co dzisiaj będzie się działo w Warszawie? Może kolejna boja. Dzisiaj no, głównym wydarzeniem będzie Berry Skateboarding Day przy ulicy Rowbrak na starym skateparku Jutrzenka. Oprócz tego no, w całej Polsce jest wiele imprez i na całym świecie. Panowie, a można na deskorolce grać w piłkę? To się jeszcze nie było. Wy macie, ja wiem, że wy macie dystans. Ale można taki naprawdę różne ja rzeczy robić. Oczywiście. Bo to, co was łączy, to coś więcej niż tylko jazda na deskorolce, prawda? Można powiedzieć, że to jest taka... Taki cały styl życia. Styl życia, pasja. No właśnie. Co jeszcze? Też słuchacie takiej samej muzyki, potem się ubieracie? Jak to jest? To już aż tak to nie. To jest indywidualna sprawa, ale no, zamiłowanie do deski. No ale tak naprawdę już około 20 lat z Kubą jeździmy. Krzysiek też już jest 15. Słuchajcie, no, a deski się zmieniają przez ten czas? Zmieniły się deski w ogóle jako tak? I na czym to polega? Na czym polega ta zmiana? Że chodzi o bezpieczeństwo? Zrobiły się może troszeczkę lżejsze, jakby profil jest symetryczny do siebie. Kiedyś te deski wyglądały jak takie przysłowiowe ryby, gdzie miały, że tak powiem, patrząc tak na deskorolkę, czubek wyglądała jak rybka. Tylko podgięty tył. Tyle, jak już jeździcie, to co jest najbardziej fascynującego w tej jeździe na deskorolce? No, dla mnie właśnie to, że taka więź się tworzy między ludźmi, dodatkowo, tak jak tutaj wspominaliśmy, jest to coś więcej, jest to też grafika, sztuka, jest to filmowanie. No i oczywiście to, że można zwykłych przychodów czasami powtórzać. Słuchajcie, a dziewczyny jeżdżą równie dobrze jak chłopaki na deskorolce? No, równie dobrze może, ale bardzo dobrze. Ale są też, tak? Jest coraz więcej i radzą sobie coraz lepiej, także naprawdę. Nie, no fajnie. Dla każdego jest to sport. Ja polecam, naprawdę warto i też zapraszamy dzisiaj. Może spróbujemy. Aktywny styl życia, wspominaliśmy już dzisiaj o tym, służy zdrowiu. Jeden ze sposobów, jedna z propozycji. Czemu nie? Dziękujemy bardzo. Dziękujemy. I zapraszamy oczywiście na Światowy Dzień Deskorolki dzisiaj w Warszawie. Od samego początku.